niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Gościmy w domu księdza biskupa Jana Piotrowskiego. Niebawem rozpocznie się ogłoszony przez Ojca Świętego Franciszka nadzwyczajny rok święty miłosierdzia. Dlaczego ten rok jest nadzwyczajny? Co rok święty miłosierdzia może wnieść w nasze życie? Księże biskupie, papież Franciszek w bulli zapowiadającej rok święty zachęca nas, aby ten rok był przeżywany nie tylko w Rzymie, ale również w kościołach lokalnych na całym świecie. Jak diecezja kielecka będzie go przeżywała? No przede wszystkim witam bardzo serdecznie w domu biskupa kieleckiego. Pozdrawiam wszystkich, którzy stanowią kościół kielecki w jego najdalszych zakątkach. Pozdrawiam rodziny, osoby samotne, wszystkich, którzy dzielą z nami tę łaskę wiary i stanowią wspólnotę Kościoła. Otóż Kościół od lat zna praktykę lat jubileuszowych. Jubileusz wyrasta w Biblii, zakorzeniony jest głęboko w Biblii, w Starym Testamencie. Przypomina o pewnych przywilejach, zobowiązaniach i wyzwaniach. I rok święty miłosierdzia, który Ojciec Święty Franciszek zapowiedział bullą Misericordiae Vultus, miłosierne oblicze, a dokonał tego już 11 kwietnia zeszłego roku, zachęca nas i zaprasza właśnie do tego źródła miłosierdzia, jakim jest Bóg, bo przecież Bóg jest miłością, jak pisze święty Jan Apostoł. To właśnie jest też natura Boga. Tyle możemy o Panu Bogu powiedzieć i tę miłość Bóg nam komunikuje w sposób najdoskonalszy w osobie Jezusa Chrystusa. Przeżywamy Adwent, w jakiś sposób przed nami jest perspektywa odkrywania tej tajemnicy Bożej miłości, która wchodzi w ludzki świat. I już w minionych latach, zarówno w wymiarze życia religijnego, jak i społecznego czy politycznego, było wiele sposobów ulepszania świata. I ciągle są jakieś jeszcze deficyty, ciągle jest tak wiele zaniedbań, ludzkiej nędzy, człowieka pogardzonego, tyle wojen, niepokojów. I Ojciec Święty Franciszek z wrażliwością pasterza Kościoła Powszechnego no dostrzega, że bez miłosierdzia i łaski i bez osobistej przemiany w tym świecie niewiele się zmieni. Świat zdaje się wsiadać do takiego bardzo szybkiego pociągu postępu, ale też widać, że są te pociągi trzeciej, czwartej klasy, które niestety są bardzo opóźnione. I to wskazuje też na tę ogromną rzeczywistość ludzi cierpiących, potrzebujących i bez wrażliwego spojrzenia. To, co Ojciec Święty w Ewangelii Gaudium przypomina, bez tego objęcia drugiego człowieka nie zobaczy się prawdziwie też Boga. Albo inaczej, bez odkrycia całej prawdy o Bogu nie zobaczy się człowieka w jego potrzebach duchowych i materialnych. I z pewnością to jest główny motyw tego wydarzenia, jakie Ojciec Święty nam proponuje. W swoim słowie wystosowanym na pierwszą niedzielę Adwentu ksiądz biskup zachęcił nas, abyśmy pielgrzymowali do kościołów jubileuszowych. Czy ksiądz biskup chciałby coś więcej na ten temat powiedzieć? Zarówno w poprzedniej praktyce Kościoła związanej chociażby z rokiem kapłańskim, z rokiem wiary, były wskazane te szczególne świątynie, tam gdzie czci się świętych, bądź są to sanktuaria maryjne, bądź pańskie, gdzie w jakiś sposób przez posługę sakramentalną, głoszenie Słowa Bożego, jest ta obfitość duchowa taką większą duszpasterską propozycją. I idąc śladem zaproszenia Ojca Świętego, wskazałem w naszej diecezji przede wszystkim katedrę i kościoły papieskie, jakimi są bazyliki mniejsze, ale także kościoły związane par excellence z Miłosierdziem Bożym, jak Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Kielcach,
Kościół Miłosierdzia Bożego w Pińczowie czy w Kazimierzy Wielkiej, a także kilka kościołów w naszej diecezji, które jako, niejako uzupełniają tę możliwość i dają szansę, by to pielgrzymowanie, do którego też zapraszał Ojciec Święty, było łatwiejsze i możliwsze jak, dla jak najszerszej liczby naszych wiernych różnego wieku, też różnych potrzeb duchowych. Nadzwyczajny rok Święty Miłosierdzia zbiega się z jubileuszem 1050-lecia Chrztu Polski, Światowymi Dniami Młodzieży, 25-leciem pobytu papieża Jana Pawła II w Kielcach. Te wszystkie wydarzenia łączą się ściśle ze sobą. Co zrobić, aby je dobrze przeżyć? Myślę, że nie trzeba mnożyć wydarzeń, bo jest ich już bardzo dużo i rzeczywiście do tych wspomnianych przez księdza dyrektora wydarzeń, jakim jest jubileusz 1050-lecia chrztu, 25-lecie pobytu Ojca Świętego w naszej diecezji, Światowe Dni Młodzieży, to z pewnością takim tłem duchowym, żeby nie powiedzieć teologicznym, na pewno będzie Święty Rok Miłosierdzia, ponieważ we wspomnianej przeze mnie buli zapowiadającej ten rok Ojciec Święty przypomina nam, że Kościół ma stać się głosem mężczyzn i kobiet, którzy potrzebują wsparcia. I wydarzenia, które nas czekają, mogą być różnie ocenione, bo je też różnie będziemy przygotowywać. Natomiast najważniejszą rzeczą jest to, by z pola widzenia nie zatracić człowieka. Bo człowiek w tej rzeczywistości jest w wymiarze horyzontalnym, tam gdzie odbywają się nabożeństwa, tam gdzie będą ogłoszone konferencje, tam gdzie będą mniejsze czy większe spotkania. Ale właśnie by ta duchowa propozycja tej wewnętrznej przemiany była propozycją taką, która wniesie coś w nasze życie. I nie chodzi o to, by to przeintelektualizować, ale właśnie na pewno tchnąć w tego nowego ducha. A właśnie tam, gdzie Duch Święty wionie, potrzeba też otwartego serca. I myślę, że diecezja kielecka z tym swoim bogactwem duchowym i kulturowym ma wiele rzeczy do zaofiarowania. Jednocześnie już sam adwent, który przeżywamy w naszej diecezji, jest tak bardzo ubogacony rekolekcjami adwentowymi, spowiedzią. Przyjdzie Wielki Post, który też będzie doskonałą okazją, by się przemieniać już w tym sensie takim tej pokuty, tak ewangelicznie zrozumianej, z czynami miłosierdzia. Bo adwent to taki łagodny czas przemiany serca, takie ubogacenie siebie, by mieć to łagodne spojrzenie na brata, do podania ręki, do pójścia z pomocą. Natomiast Wielki Post, który tam gdzieś na horyzoncie nas czeka, tak musi dotknąć rzeczywiście człowieka, tak go niejako przepalić tą miłosierną miłością, żeby wyzbyć się przede wszystkim tego, co nas krępuje. A zawsze nas krępuje egoizm i pycha. Kilka dni temu minął rok, odkąd diecezja kielecka ma nowego biskupa. Jak ksiądz biskup może podsumować ten pierwszy rok posługi w naszej diecezji? To dla mnie osobiście był to bardzo ważny rok. Przyjąłem przed rokiem, a nawet więcej niż przed rokiem, tę decyzję Ojca Świętego, aby być pasterzem Kościoła kieleckiego. I przyszedłem tu z wielkim zaufaniem do Pana Boga. Nie towarzyszyły mi jakieś lęki, ale obawy ma każdy człowiek, bo staje przed czymś nowym, przed wyzwaniami. I myślę, że to, co już kiedyś wyraziłem, że to moje biskupie hasło posługiwania In caritate Evangelium Predicare jest dobre dla każdego kościoła partykularnego i dla całego kościoła. Bo przecież jeśli zaniesiemy prawdziwie Ewangelię i ja jako biskup moją posługą, postawą, to tam jest jakaś nadzieja dla człowieka. Tam rodzi się też jakieś
dobro. Zresztą tak drogie to powiedzenie ciągle we mnie wyrywa się z moich ust, że tam, gdzie głosi się Słowo Boże, zawsze zwiastuje ono wiosnę duchowej odnowy. Z drugiej strony doznałem w Kościele Kieleckim bardzo wiele życzliwości, otwarcia w wielu aspektach tego życia i kościelnego w parafiach, we wspólnotach, czy również w wymiarach życia społecznego czy samorządowego. I myślę, że potrzeba mi ciągle też takiej właściwej oceny siebie, wyzwań, które mnie czekają chociażby w tych wydarzeniach nowego roku, który już nadchodzi. Po roku pasterzowania w Kielcach, z jakich dziedzin życia diecezji ksiądz biskup jest zadowolony, a w które wymagają szczególnej troski, zmiany, może poprawy? Przede wszystkim Kościół Kielecki nosi w sobie już pewną strukturę. To są parafie, to są dzieła miłosierdzia, to również, chociaż jeszcze w niewielkim stopniu, ale też i nauczanie katolickie. I tu tej satysfakcji ma wiele osób, nie tylko biskup Kielecki, ale również osoby, które są odpowiedzialne za te dzieła. Myślę, że zawsze najważniejszym takim wyzwaniem pozostaje człowiek, żeby dotrzeć do niego, żeby mu pomóc. I w tych ostatnich dniach tak sobie przemyślałem chociażby te tragiczne sytuacje związane z wypadkami drogowymi naszej młodzieży. I apelowałbym bardzo, by nie zabrakło roztropności właśnie korzystaniu z tego środka komunikacji, który jest tak bardzo ważny, ale żeby nie stał się tym karawanem śmierci. To jest jedna z takich próśb moich, kierowana zwłaszcza do młodzieży. Młodzież zawsze jest czymś pięknym, bo przecież wspominamy też z radością naszą młodzież i życzyłbym też i naszej młodzieży diecezji kieleckiej, żeby zaangażowała się w wolontariat Światowych Dni Młodzieży i żeby sama też mogła odkryć piękno spotkania z drugim człowiekiem w jego innej kulturze, w innych obyczajach, ale w tej samej wierze w Jezusa Chrystusa. I myślę, że nie potrzeba takiego podkreślania czy oceny, czy rachunek się zgadza, czy bilans jest pozytywny, czy ujemny, bo Ewangelia nie zna pojęcia sukces. Owocami wszyscy się cieszymy, nawet jeśli są jeszcze te małe, jak ziarenko gorczycy, to przecież wierzymy, że one też wzrosną. I tak bym sobie życzył i wszystkim, którzy stanowią wspólnotę Kościoła Kielckiego. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu Mirosławowi za tę rozmowę w domu biskupa i jak ufam, wszyscy znajdziemy właściwą ścieżkę na drodze tego roku miłosierdzia. Szczęść Boże. Dziękujemy serdecznie za rozmowę, a na nadchodzący rok miłosierdzia oraz święta Bożego Narodzenia życzymy księdzu biskupowi dużo zdrowia, wszelkich łask, opieki Matki Bożej Łaskawiej Kieleckiej, wytrwałości w pracy dla dobra naszych diecezjan. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.